Wzajemne pouczanie i napominanie. Paweł pisał do zboru w Rzymie. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. List do Rzymian, 15 rozdział, 14 werset. Pragnął ich odwiedzić, aby udzielić im z duchowego daru łaski. List do Rzymian, 1 rozdział, 11 werset. Do zboru w Kolosach apelował: słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. List do Kolosan, 3 rozdział, 16 werset. Chrześcijanie wówczas jako bracia w Chrystusie byli w stanie to czynić i tak jest też dzisiaj. Nawet jeśli w małym zborze może nie być żadnych wyróżniających się darów, ta prosta służba nauczania i napominania siebie nawzajem zgodnie ze wskazówkami Ducha Bożego jest zawsze możliwa do wykonywania wśród chrześcijan, którzy z wszelką prostotą zgromadzają się wokół Pana, aby studiować Jego Słowo. Wielki upadek Kościoła sięga korzeniami do problemu, o którym pisał apostoł już do Kolosan, a którym jest nietrzymanie się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. List do Kolosan, 2 rozdział, 19 werset. Stawy i ścięgna nie są znaczącymi częściami ciała, odgrywają jednak ważną rolę w zespalaniu ciała w jedno, umożliwiając mu zdrowy wzrost. Tam, gdzie chrześcijanie trzymają się kurczowo głowy i polegają na niej w świadomości swej własnej niemocy, mogą doświadczyć pokrzepienia i zbudowania oraz otrzymują wiele błogosławieństwa ze wspólnych zejść. Gdzie natomiast dzieje się inaczej, zebrani tracą błogosławieństwo i szybko zaczynają uciekać się do ludzkich środków, jak jest to powszechne wszędzie dookoła nas.